Słuchajcie, widzowie, dzisiaj jest wielki dzień. Mówię po cichu, bo zaraz w domu ktoś usłyszy. Dzisiaj kupimy Klaudii i mi w zasadzie zwierzątko, które od zawsze chciała mieć. Ale nie powiem wam jeszcze, jakie to jest zwierzątko, bo się je mega jara mnie. Także tak, jeśli lubicie węże, to zostawcie łapkę w górę, nieważne. Kto wie, ten wie. I napiszcie oczywiście w komentarzu, jakie imię możemy dać naszemu pupilowi, bo dzisiaj kupujemy węża dla Klaudii i dla mnie, czyli nowy członek naszej rodziny. Mega się jaram, lecimy. Dzisiaj misja wąż zbożowy. Jest to zdecydowanie chyba najłatwiejszy wąż dla początkujących. Rozmawiałem z kilkoma osobami i nie powinien on sprawiać większych problemów. Klaudia bardzo chciała mieć węża, a korzystając z okazji, że wyjechała, po prostu zrobię jej fajną niespodziankę. Dzisiaj kupimy węża, przygotujemy całe terrarium od początku do końca i przygotujemy go do życia z nami. Przez długie, długie lata. A teraz lećmy do pana, który ma nam tego węża sprzedać. Dobra, słuchajcie, mamy godzinę 8 rano, słońce świeci w twarz. Idziemy do jaskini lwa tak naprawdę, co nie? Bo nie wiemy, co nas tam czeka. Ale zobaczymy sobie, będzie dużo zwierzątek i zobaczycie też naszego nowego domownika. Słuchajcie, pan nas nastraszył, że jeden pająk uciekł, nie? A Mati wszedł i od razu powiedział, ja go widzę, nie dam rady nagrywać. Nie, to się ja nie dotyka go, bo ja dalej włączę skrzynkę, nie? Nie, no jest przyklejony, widać. Ale skąd? Ja nie wiem, pewnie. W trakcie, gdy my podziwialiśmy pająki i inne zwierzęta, które tam przesiadywały, pan przyniósł nam dużego osobnika naszego węża, którego dzisiaj kupimy. To on będzie taki duży mój, tak? Dźwigam się zaraz. Ja też, nie dam rady. Ja mówię, że to będą... Trzymaj to! Nie, stary, ja widzę, że on na mnie patrzy, nie? Ej, to będzie taki duży? No, nie przekonałem, że zakup jest fajny, fajny. No fajny jest, no. Czemu? Mogę go dotknąć? A, dotknąłem go, nie jest żywy, stary, nie? To jest przesada. Upierdzieli cię. Patrz, upierdzieli cię. Nie, no weź. Pan wyciągnął nam również jaszczurkę, która jest również mega ciekawa, musiałem wam ją pokazać. A czy jaszczurka i wąż mogą być tak blisko siebie? No chyba nie. A tak następuje zaraz. W trakcie, gdy my podziwialiśmy dorosłego osobnika, pan udzielił nam wskazówek, jak obchodzić się z małym tego węża. No i oczywiście do wszystkiego chciałbym się dostosować. Pokazał nam również mega jadowitego pająka, którego on sam bał się nawet otwierać. Nie, wej, po drugą stroną wyszedł. Stary! What the fuck? Szedł mi do kieszeni. Szaku. Stary, mnie sparaliżowało. Fajnie, że ci dobrze. No macie mi nie pająka. Jest dobrze. Weź go. No serio, mówię serio, no naprawdę. On pływa? Możemy o tym taki teraz nie gadać? Nie, że wąż ugryzie? On już nie ugryzł od 9 lat. Ej, ale tylko jedna osoba go miała. Ja nie ruszam się, nie, bo jestem obsrany. Dobra, możesz go już zabrać, fajne, nie? Wszystko jest fajnie, że wydaje, że nie da rady. Po Matim przyszła kolej na mnie. Jako, że chciałem być gotowy na posiadanie węża, to musiałem złapać dorosłego osobnika w ręce. Jeżeli bym tego nie zrobił, to uważam, że jeszcze nie był ten czas. O, nie, dobra, trzymaj, nie? Żeby nie było żadnego tego. O, ja pierdzielę. Jak się odwróci do mnie, to będzie problem, nie? Nie możesz go puścić, bo pamiętaj, że to nasze jest żyjątko, nie? Tak, 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 no pamiętam, w porządku. Jak miałbym cię wziął na ręce, byś się ruszył, bym cię rzucił na przykład. Ojej, ale to jest przyjemne w dotyku. I patrz. Dobra, tylko że musisz mi mówić, jak to kontrolować, dobra, bo... Sam kontrolę. Lewy, prawy. O, składa się. Widzisz, zły jest na ciebie, że oddałeś go. Ale to jest przyjemne. Nie ma się. Ej, stary, ale do kieszeni nie idziemy, dobra? Nie ma problemu. Do szaka, do kieszeni. Nie, ogarnij się. Stary, trzymam węża i to w ogóle nie jest straszne, nie? Dla jasności. Na razie, dopóki nie odwróci się do mnie głową. Miałem węża w ręku, więc jest super. Totalnie bezwonny, ale bardzo przyjemny w dotyku. No i co? Chyba jak już zaliczyłem tą przygodę, to chyba bierzemy tego malucha. Nie, to Mati. No ten wąż jest bardzo malutki, jest przepiękny. Wy go chyba jeszcze nie widzieliście w filmie, ale pewnie go zaraz wam pokażemy. I to chyba będziemy kupować i się zawijać. I do sklepu po rzeczy różne. Mati, co się dzieje? Mati. To już jak pójdzie na plecy trochę. Nie. Do tętnicy. Wego. Szydła rozpiera dym. Na plecach twoich. Weź go, kurwa, błagam cię! Matko Boże! Jaki mocny! Dobra, się tak wygląda nasz maluch, którego kupiliśmy. Mega się jaram, że możemy go mieć i jest mega ładna odmiana barwna, więc na pewno będzie z nami przez długi, długi czas. Przygotujmy dla niego domek, żeby czuł się dobrze. I czas już chyba na reakcję domowników. Nie bój się, to jest lajtowe. To jest szczuras. Bardzo ładny. To jest duże, nie? To jest już duże pudełko. Nie! Zobacz, bo świnka się stresuje. To jest świnka morska. Nie! Co to jest? A czemu piszesz, jak nie wiesz, co? Tak!
się! Nie otwieraj nawet tego! Ale teraz musisz spojrzeć. Nie otwieraj nawet tego! Ale nie otwieraj! Ale on śpi! No nie bój się, otworzę ci, to się zajrzała. Nie. Patrz. Nie! Jak dasz mu palca, Patryk daje 500 zł. Nie, on się nie ruszy, zobacz tutaj. Tylko tak bez szybki. Zobacz jaki jest piękny. Jest okrytny. Wiecie, że tu je ma rąki. Przecież on przez tą dziurkę wyjdzie. Nie no jak, Krystyna, no przegniecie pały. No poza tym mamy do niego terrarium piękne, bardzo ładne. Więc nie bój się, nic mu nie będzie, ani tobie. Nie dotykaj! Dobra, nie będziemy stresować Justyny. Prowadzą się z tego myślisz? Domu. Jestem nienormalni. Jest Krystian, ty nie jesteś strachliwy, więc nie będę ci przykrywał. No. Zobacz, malucha takiego. Glizda? Dziobnica kupił. Tak jest. Otwieramy. O, to tak się hoduje węża. Co tu masz jeszcze? A to jest przyklejone? To jest woda, tak. To jest woda, to jest podkład dla niego. No, ale mamy dla niego terrarium, tylko jeszcze jest za mały po prostu. On raczej nie jest ten, raczej jak jest dorosły, to nie gryzie. Teraz trochę gryzie, bo jest mały, jeszcze jest nieokrzesany. Raz w tygodniu go trzeba wyciągać, żeby go oswajać. Ale piękny będzie, jak będzie duży, bo już go widziałem. Zrobiście. A no jeszcze mamy szczura, chcesz zobaczyć? Tylko ma tak fajną, jeszcze ma taką plamkę z tyłu. Spójrzcie. Nie no, spoko, nie jest głupi, żeby zeskoczyć. Aż Krystyna się przestraszyła. Dobra, słuchajcie, jesteśmy przy terrarium przejściowym i niektórzy z was mogą powiedzieć, że jest ono za duże, za małe, bla bla bla, ale chodzi tutaj generalnie o to, że dwóch gości, którzy mi doradzało dotyczących tego męża, powiedział, że na spokojnie wąż już od teraz może być, ważne, żeby miał kryjówki i tak dalej, więc na początek przygotowując terrarium, tutaj wrzucamy takie trociny, nie wiem dokładnie jak to się nazywa, ale to jest dokładnie dla tego węża, bo ten pan mi to polecił. Dla tego węża zbożowego pan doradził, żeby ta warstwa była dosyć gruba, żeby on się czuł komfortowo i ja uważam, że tyle chyba powinno wystarczyć, nie Mati? Kolejne dwie najważniejsze rzeczy to oczywiście mata grzewcza oraz termometr. Węże te potrzebują, każde w sumie węże potrzebują strony ciepłej terrarium i strony zimnej. Jeżeli chcą się ocieplić, wchodzą sobie na tą matę i osiągają temperaturę do 33 stopni, o ile się nie mylę, albo tak 31 jest optymalnie dla tych węży, a po stronie zimnej, jeżeli chcą, to po prostu wychodzą się ochłodzić. Więc musimy to zamontować, matę pod spód, no i oczywiście termometr na górę naszego terrarium. Kolejną rzeczą poza termometrem, tym całym podłożem, będą kryjówki, bo wąż musi mieć gdzie się schować i wychillować, jeżeli tego potrzebuje. Po lewej stronie, po stronie zimnej, położyłem mu taką fajną kryjóweczkę z grzybkami fluorescencyjnymi. Myślę, że fajnie to będzie wyglądać. A po stronie ciepłej ma taką małą korkę, którą również mu tutaj włożymy. On będzie z tyłu, możesz pokazać Mati. On będzie z tyłu sobie wpełzywał i tutaj będziemy mogli go po prostu podziwiać i oglądać. To jest pewnie też ważne w posiadaniu węża, a przynajmniej dla mnie. No i myślę, że te dwie kryjóweczki na razie mu starczą. Do tego mamy jeszcze pojemnik na wodę, ale musimy wyjąć go z jego oryginalnego jakby miejsca. Uwaga, otwieramy wężyka. Pojemniczek na wodę. Przekładamy, ja się stresuję strasznie. Dajmy mu może syczy, to... już główkę zostawił. Syczy? Teraz będziemy chcieli zrobić tak, żeby on przepełznął do tego jakby swojego nowego siedliska. Tak jak mówię, jedni mówią, że terrarium powinno być mniejsze, ale dwóch hodowców poleciło mi właśnie takie, że można go od razu tu wsadzić, że nic mu się nie stanie, a docelowo to terrarium będzie jeszcze większe, bo będzie miało ponad 1,20 m szerokości, więc jeżeli wąż urośnie, to będzie miał kolejne nowe terrarium, więc to na razie jest takie tymczasowe, ale chcę go przenieść z tego pudełka, żeby już miał jakiś tam swój, powiedzmy, mały domek. Przygotowujemy się do przekładania go, ja go może wrzucę do środka najpierw, o, żeby nam nie uciekł z żadnej strony. Okej, idź ziomo. O nie, on się chce chować chyba bardzo. Tak, on się chce chować, a my go chcemy, o właśnie. Ojojoj, on się chce bardzo chować. Ja go nie chcę bardzo stresować. Ojojoj. Co by tam, o właśnie tutaj. Dobra. I uwaga. Jest cały? Jest cały, dobra. I zamykamy szybciutko. On się nam tutaj zapoznaje z nowym terrarium. On ucieka od kamery, stary. Ucieka od kamery? Może boi się nas po prostu. Eksploruje pomału, ale jest szybki, co? Zajebisty jest. Jest super. Próbuję przez szybę uciec, stary, z tej strony, zobacz. Teren chodzi pod ziemię. Teren pod ziemię wszedł. Nie widać go. Stary, Klada nie będzie wiedziała, co została. No i co? Pranka mi jakiego jej zrobiłeś, tak? Nie! Nie! Uwaga! Nie wiem, czy go zobaczysz, wiesz, bo dopiero jest przełożony tutaj. No i nie ma go. Wjechał pod ziemię. To zrobił?
Niech o podziemie tutaj sobie pod tym warstwą tego mchu chodzi. Nie wiem, czy tak powinno być. Muszę się kogoś zapytać, czy powinna być taka warstwa. A kto ci powiedział, że ma być w trocinach? To nie są trociny, kochanie. To jest specjalne podłoże pod węża. A gadałeś się z naszym kolegą? Gadałem. I on tak powiedział, że trzeba? Ze wszystkimi gadałem. Ale na pewno i jest mu dobrze? Jedzenia nie mamy jeszcze, ale on jeszcze 24 godziny musi sobie w nowym domu odstać, bo jest zestresowany i tak dalej. A weźmiemy go już na górę? Weźmiemy go już na górę. Najpierw ci muszę pokazać, jak on wygląda, bo ty nie wiesz nawet. Pojechałam do Radomia załatwić kilka spraw. Pojechałam, Patryk mówi, że dzwonię do Patryka, mówię, że będę za godzinę. On mówi, że on się nie wyrobi, to żebym pojechała sobie gdzieś. Pojechałam jeszcze na zakupy, potem jeszcze na zakupy, potem jeszcze 10 minut, żebym mu dała, jeszcze potem 3 minuty, żebym mu dała. I w ogóle wszystko. Więc się spodziewałam właśnie, albo że może faktycznie coś z tym, albo że zrobią mi jakiegoś takiego pranka obrzydliwego w sypialni, że musiałabym go... Jeszcze w sypialni nie byłaś, także się uspokój. Misiaku, na spokojnie, ja ci zaraz wszystko wytłumaczę, a my wam widzowie dziękujemy za oglądanie. Pewnie jeszcze coś wam opowiem na temat tego męża na koniec, ale dziękujemy. Trzymajcie się, zostawcie łapę w górę, suba dzwonem, piszcie imię w komentarzu. Do zobaczenia, hejo! Pranek.